Witam Was serdecznie na kanale Moda Eko Kreatywna. Nazywam się Kinga Nurkowska i jestem artystką, nauczycielem, ale przede wszystkim kreuję tutaj programy o odzieży z odzysku, o modzie, o stylu i dzisiaj zapraszam Was na program z cyklu Sieciówka versus Lumpex. Ostatnio odwiedziłam kilka sieciówek w galerii Bonarka w Krakowie i postanowiłam nakręcić taki program porównawczy, żeby Wam pokazać, jak super modne i w dodatku jakościowe rzeczy można znaleźć z drugiej ręki, niekoniecznie tylko w second handzie, także na Vinted, po prostu z drugiej ręki. I czy warto kupować w sieciówkach, czy nie warto trochę poświęcić czasu poszperać w lumpeksach, zaraz się przekonacie. Rzeczy w super modnych trendach będą, więc zapraszam na ciąg dalszy i oczywiście, jeżeli interesuje Was taka tematyka, to zasubskrybujcie kanał, będę bardzo wdzięczna oraz wciśnijcie koniecznie polubienie. Przechodzimy już do relacji z sieciówek. Mówiłam tam na początku tej relacji, że będę szła do H&M-u, niestety nie dotarłam do H&M-u, zobaczcie inne sieciówki, ale już nie będę zmieniać tego, co nagrałam wtedy. Także zapraszam i zobaczymy się już po relacji. Cześć kochani, jesteśmy dzisiaj w Bonarce w Krakowie, w galerii. Raz na pół roku zaliczyć należy wypad. Akurat są ferie, więc dzisiaj stwierdziłam, że nagram dla Was filmik porównanie lumpex, nowe kolekcje w lumpex, Boże, oczywiście sieciówka, nowe kolekcje, nowe ciuchy na nowy sezon versus lumpek. No i zobaczymy, co się uda nagrać. Zamierzam iść do H&M-u na szybko. Być może do Zary mi się uda też wejść na chwilę i do Reserved. Także zobaczymy, co tam jest. Jestem trochę ciekawa, ale szczerze mówiąc, jak zwykle na pewno stwierdzę, że zupełnie bez sensu jest robić tam zakupy. Moi drodzy, jesteśmy w Zarze. Jak widać na ekranie. No i dużo, dużo fajnych rzeczy widziałam w Zarze. Oczywiście wiadomo, jakość a wygląd to jeszcze są dwie różne rzeczy. Natomiast tutaj widzicie całkiem przyjemne bluzy, takie spódnice ściągaczowe z ciekawym wzorem. Mam taką jedną z lnu w sklepie, ale szczerze mówiąc lepszą niż te. Tutaj widzicie sneakery. Szczerze mówiąc nawet nie wiem, czy one są skórzane. Sukienki rozkloszowane i tych sukienek jest teraz mnóstwo wszędzie. Sukienki w takim stylu naprawdę często możecie znaleźć w second handach. Kowbojki. Też bardzo podobały mi się te kowbojki. Fajnie były zrobione. No i ogólnie ciekawie było to zobaczyć. Dużo dzianiny, dużo kurtek puchowych, dużo rzeczy właśnie z takich materiałów ściągaczowych. Tutaj oglądam spodnie typu mom jeans, całkiem też ciekawe te spodnie. Takich spodni znalazłam już co najmniej 3 pary w lumpeksach. Tam była też kurtka podobna do mojej puchowej, a tutaj pokazuję Wam ponownie te spódnice. Bardzo rzadko chodzę do sieciówek, więc raz na czas to jest nawet rozrywka dla mnie. Te ściągaczowe sukienki z asymetrycznym dekoltem były też ciekawe. Nie wiem, jak tam też ze składem, bo aż tak się nie wgłębiałam. I tutaj mamy takie jasne golfiki, pokażę Wam potem moją wersję. Oczywiście nie taką cropped, nie taką krótką. Buty, oczywiście tutaj mamy buty nieskórzane, tylko takie też z materiału ściągaczowego. Obcisłe botki. O, tak jak mówiłam właśnie, kurtki takie krótkie. Dużo tych bluz, koszul, kurtek o takim kroju cropped właśnie. I myślę, że nie jest to do końca praktyczne, ale no taka teraz jest moda, więc cóż zrobić. Ciekawe były te bluzowe sukienki z takim marszczeniem z boku, też mi się dosyć podobały. No i oczywiście dużo rzeczy w paski, nie wiem, teraz jest w różnych sieciówkach dużo właśnie tego typu, sporo tego typu rzeczy, te paseczki w stylu francuskim. Zobaczycie później też przebitkę z innej sieciówki. O, i tutaj właśnie są te mom jeansy. Naprawdę te vintage jeansy, które znalazłam, są prawie identyczne, ale dzisiaj pokażę Wam inne dla porównania akurat, wcześniej kupione. Tutaj jakieś leginsy też z materiału takiego ściągaczowego i te wzory ściągaczowe, te materiały ściągaczowe to Wam polecam, bo one w miarę fajnie wyszczuplają sylwetkę, także to nie jest wcale zły pomysł, że właśnie to jest z tego materiału w te pionowe paski.
na pewno wygląda to lepiej niż taki gładki materiał w obcisłym stylu. O, tutaj zobaczycie też ładne dresy z takimi wstawkami z materiału, które mi się spodobały. No, nie jest to jakaś też cena straszna, ale no jednak. Kupiłam w bardzo podobnym kroju dresy z Umbro, przepiękne, różowe, z takiej bardzo grubej bawełny. I te cropped bluzy mi się podobały. Taką bluzę to chyba nawet bym sobie kupiła, a tutaj ta oversize'owa to już w ogóle jest w moim stylu. Bardzo ciekawa rzecz. No i nawet cena, powiedzmy, nie jest jakaś powalająca, chociaż jak na bluzę dresową, to ja jestem przyzwyczajona do cen lumpeksowych, to wiecie. Jednak nie tak tanio. O, i tutaj sneakery w takim stylu chunky, które też Wam dzisiaj pokażę dla porównania. Ciekawe były też te bluzki, takie ucięte właśnie, takie krótkie do pasa. Też znowu bardziej moda pod nastolatki oczywiście. Natomiast całkiem mi się podobały. Były fajnie takie minimalistyczne, ta kieszeń wystająca dołem mi się podoba. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, jak Wam się to podoba. Ja uważam, że całkiem fajnie to wygląda. Tutaj Wiktora widzimy w swojej etnicznej stylówce, jak rozmawia przez telefon. No i bluzy takie weekendowe, ja to tak nazywam, takie kurtko-bluzy, też lubię je. O, te bluzy tutaj z tymi twarzami mi się bardzo podobają. No nawet bym zaryzykowała stwierdzenie, że to była chyba najfajniejsza rzecz, jaką widziałam w Zarze. Ciekawie zrobione bluzy naprawdę podobały mi się i tą bluzę z tą tutaj dziewczyną w swetrze, no to chciałabym mieć. Także tutaj plus dla sieciówki, bo naprawdę fajnie to zrobili. Byłam pod wrażeniem tego designu i kolor bardzo ładny, według mnie. O, jestem tam w lustrze. Zjeżdżamy na inny poziom, tutaj też coś chyba, jakieś krótkie przebitki Wam pokażę. Rzut oka na powierzchnię sklepu całego. A tutaj Wam filmuję kożuszek, bo bardzo podobny kożuszek, trochę krótszy, kupiłam naturalny. Ten był sztuczny oczywiście, całkiem niedawno do sklepu. Tutaj będziecie zaraz widzieć przebitki z takich płaszczy, ale jeszcze tymczasem szybki przegląd ogólny takich wieszaków. I tu znowu mamy te same sukienki z tym takim wzorem etnicznym indonezyjskim. Bluzki z kryzą. No właśnie, tutaj specjalnie dla Was filmuję tą bluzkę z kryzą. No i skład, jak można by się domyślić, jest tragiczny. 100% poliestero, ile dobrze pamiętam. Natomiast bluzka jest ładna, jest ładnie uszyta, ma ładną kryzę. Oczywiście poliester 100%, jak widzicie. I zobaczycie też bluzkę dla porównania. Bardzo fajny kolor żakietu, podobał mi się też. Te krótkie żakiety, jak widzicie, teraz królują. Ja mam taki żakiet, ale dzisiaj akurat Wam takich krótkich żakietów nie będę pokazywać, bo wybrałam inne rzeczy. No i wszędzie zauważyłam dosyć dużo tych zielonkawych deseni kwiatowych. Nie tylko w Zarze, ale też były one w innych sieciówkach. Ale tutaj będę Wam najwięcej dzisiaj pokazywać na przykładzie Zary. Ładny płaszcz w takim kamelowym kolorze. No, ale tam chyba też ze składem nie było szału, z tego co pamiętam. Także, no to nie jest dziwne, bo cena jak na płaszcz w sieciówce, no taka typowa, raczej niska. No i oczywiście co? 100% poliester. No niestety. Także no, należy się tego spodziewać. 300 zł płaszcz, 100% poliester. O, i tutaj jest coś, co naprawdę mi się podobało. Taki zestaw, kostium, krótkie spodenki, aczkolwiek nie były takie ekstremalnie krótkie, takie normalnie krótkie spodenki i żakiet długi ze złotymi guzikami, ładny deseń i naprawdę całkiem ciekawy skład to miało, co mnie naprawdę zdziwiło, bo myślałam, że to będzie jakiś właśnie akryl poliester, czym tymczasem tam domieszka tylko sztuczna jest, a większość materiału chyba była z bawełny. Tak, dokładnie. Słuchajcie, 85% bawełny. To jest całkiem dobry skład jak na sieciówę. I podobał mi się ten zestaw, naprawdę. I widziałam, że nie tylko mnie, bo już przy mnie jedna pani chwyciła ten zestawik. No, gdyby to nie był taki ciepły zestaw z krótkimi spodenkami, to może nawet bym się zdecydowała. Ale no niestety za rzadko mam okazję nosić tego typu strój, żeby się aż tak połasić na taki styl, ale jeszcze się zastanawiam, bo naprawdę uważam, że ten zestaw jest godny uwagi. Jest godny uwagi i
i wygląda fajnie. Nie mierzyłam go niestety, bo mój rozmiar właśnie pani wzięła, ale podobał mi się. Sweterek na lata 70. Też oczywiście skład tam był całkowicie sztuczny, także no niestety nawet już nie oglądam, bo szkoda czasu. Szpilki tutaj sfilmowałam, które chciałam wam pokazać, bo podobne ostatnio szpilki w kroju znalazłam. Dużo będzie tych ściągaczowych materiałów. Tutaj jest kolejna sukienka płaszcz z bomberkowymi rękawami i tego typu rzeczy też zauważyłam sporo, bo bomberki są bardzo modne teraz. A tu jesteśmy teraz w Reserved i mamy kurtkę w stylu etnicznym. Widzieliście Wiktora w podobnej, także już nie będę do tego wracać. Ale byłam bardzo ciekawa, czy to jest bawełna. No i oczywiście niestety, jak na tak śliczną kurtkę, bo naprawdę mi się podobała, wzór był śliczny. No niestety. A już naprawdę myślałam, że to będzie jakiś fajniejszy skład, bo tego typu materiał spokojnie mógłby być bawełniany. Jak widzicie, bawełny jest tylko 9%, 89% poliestru, ale wzór kurtki piękny i jest oversize'owa, taka jaka lubię. No i tutaj mamy bardzo wesołe, ciekawe wzory, ale lata 60, 70 też bardzo mi się spodobały. Oczywiście sukienki długie, maxi w kwiaty z szerokimi rękawami. Też wam sukienkę maxi pokażę później. I kolejna pepitka, także dzisiaj jest komplet pepitki. Również zobaczycie u mnie moją wersję kompletów pepitkę i żakietów pepitkę. No i tutaj oczywiście znowuż niestety składy są średnie, 98% poliester, ale żakiet taki kurtkowy w stylu Chanel, ładny. Tamten bardziej mi się podobał w Zarze. I ta spódnica jest bardzo podobna do mojej, także to będzie nawiązanie później. No, tutaj już nawet nie podchodzę do tych płaszczy, bo doskonale wiem, że to są poliestry i różne sztuczne rzeczy. Także tylko taki wam pokazuję tu przegląd. Bluzeczki ażurowe, tych bluzeczek u mnie też zawsze jest mnóstwo, bo ja bardzo lubię te dzianinki ażurowe i zawsze szukam ich w jedwabiu, w bawełnie i w szlachetnych materiałach. Tak jak mówiłam, sukienki w kwiatki też królują wszędzie. Akurat dzisiaj nie będzie u mnie sukienki w kwiatki, ale bardzo ładny kolor płaszczyka. A ostatnio ja wam pokazywałam bluzę z koszulową, z takimi długimi rękawami w takich kolorach i w bardzo podobnym wzorze, tylko ta bluza była no, taka cienka, bawełniana i też wylądowała w sklepiku. Ale podobały mi się te kurtki. Naprawdę podobały mi się te kurtki, bo te kolory są ciekawe, fajne. No i jak myślicie, jaki skład? 80% poliester, 20% jeszcze coś innego sztucznego. Także no, nic nie poradzimy. O, i tu były ładne sukienki w stylu Chanel. Ale nie muszę wam mówić, jaki jest skład tych sukienek już chyba. Bo na pewno większość osób się już domyśla. W końcu jesteśmy w sieciówce. Mimo że ja dosyć lubię Reserved, podobnie jak Zarę, tak ogólnie, ale no niestety tutaj coś mi nie wyszło z kamerą, wybaczcie. Musiałam chwycić za metkę. No i co? Jak jest ze składem? Tam jest 8% wiskozy w składzie, ale reszta to jest sztuczne, już nie będę się nawet roztkliwiać nad tym, ale pokazuję wam tutaj metki, żeby nie być gołosłowną. 78% poliestru oczywiście, 10% bawełny, także coś tam naturalnego jest, ale jak dla mnie to o wiele za mało, bo ta sukienka ma sztuczną podszewkę i się będziemy bardzo w tym pocić. Te różowe mi się bardziej podobały, tutaj te komplety chanelkowe w tym ciemnym kolorze ładne, ale bardzo liche guziki, także no nie będzie to jakaś specjalna elegancja, szczególnie, że oczywiście, że to jest poliestrowe całkowicie. Ale krój tej sukienki bardzo mi się podobał, naprawdę. Były ładne i kolory też. Dzisiaj będzie żakiet w podobnej kolorystyce. A nie, przepraszam, nie dzisiaj, tylko w następnym programie. Już mi się czasem mylą te programy. No i kochani, to jak chodzi o Reserved, to zaraz będziemy kończyć. Tutaj jeszcze taki ogólny widok na kolekcję, kolorystykę. Znowu kurtki puchowe, tak jak wszędzie. Tutaj są takie nawet pikowane w bardzo podobny sposób jak ta moja kurtka. No ale oczywiście, że moja kurtka jest lepsza. Nie, naprawdę jestem w niej zakochana. Fajny, taki lekko w stylu angielskim płaszczyk spodobał mi się. No i oczywiście sztuczne sukienki długie.
To jest już całkowicie sztuczne, moi drodzy. O, ta sukienka kolorystycznie bardzo mi się spodobała. Naprawdę ma śliczny wzór, bardzo ładne kolory, ale no niestety domyślcie się składu. O, i tutaj jesteśmy już, moi drodzy, w Massimo Dutti. Oczywiście, że mamy swetry kaszmirowe. No i tutaj już nie mogę narzekać na jakość, bo tutaj mają dużo fajnych składów. Piękny kolor tego sweterka, naprawdę przepiękny. 600 zł to nie jest zdziwienie przy kaszmirze, bo to jest normalne, że kaszmir tyle kosztuje, albo nawet więcej. Materiały mają takie już porządne, no w Massimo Dutti to... Ja lubię rzeczy z Massimo Dutti, podobają mi się i są często w całkiem niezłej jakości. Tu mamy też w dobrym składzie płaszczyk, ładny, klasyczny, ale no takie rzeczy to nie jest też żaden hit, żadna nowość, tylko po prostu klasyczny, ładny, elegancki płaszczyk. I oczywiście paseczki, jak mówiłam, paseczki granatowo-białe wszędzie, sweterki z guziczkami, takie w stylu marynarskim, w stylu old money. Zobaczycie też u mnie przykład takiego sweterka. O, tutaj mamy kolejny sweterek ze złotymi guzikami i kolejny biały. No było tego trochę. A teraz przechodzimy już do TK Maxu. I w TK Maxie oglądałam głównie buty, bo to jest za duży sklep, żeby tam wszystko oglądać. Właśnie znowu pokazuję takie te sneakery w stylu chunky. Także dużo tego pooglądałam. Butów sportowych, przeróżnych butów. No i zaraz zobaczycie buty, które mnie totalnie zachwyciły. Ale tymczasem oglądam jeszcze różne sneakery, bo ostatnio kupiłam właśnie te fajne sneakery w Lumpeksie i byłam ciekawa, jak dla porównania to wygląda w TK Maxie. Ja w TK Maxie głównie chodzę na buty, bo nie mam cierpliwości do oglądania aż tylu ubrań. No i tutaj rzeczywiście te buty często znajduję jakieś fajne. I tym razem też tak było, oczywiście. Także... No i teraz zobaczycie coś, co mnie absolutnie zachwyciło. Cudowne buty, po prostu zakochałam się od pierwszego wejrzenia, ale w końcu się na nie nie zdecydowałam. Te żółte, one były takie piękne. Teraz typowo modne teraz właśnie takie wsuwane buciki mokasynowe. I tu jesteśmy już w half price, bo to takie szybkie przebitki będą. Niektóre sweterki były całkiem fajne, spodobały mi się. Tutaj całkiem fajny składowy sweterek, ale też nie spędziłam tam za wiele czasu, także nie będę Wam tutaj zawracać nim za bardzo głowy. Taki szybki przegląd, co tam było, swetry, sukienki oglądałam. Ta sukienka była bardzo, bardzo ładna i chyba z wiskozy, o ile dobrze pamiętam. Głowy nie dam, ale wydaje mi się, że z wiskozy i mam piękne falbany i piękną kolorystykę. Także dla porównania dzisiaj bardzo podobna, tylko gładka będzie. Sukienki takie okazyjne też tam są. Na pewno warto to pooglądać, a tutaj jest sukienka całkowicie z plastiku, oczywiście. I trochę sukienek sobie tam obejrzałam, to było całkiem ciekawe, co tu widać. Sukienka taka ściągaczowa, gruba, designerska. Bardzo ładne wzory, tutaj mi się też bardzo podobał wzór, ale oczywiście, że sztuczne to było. No i kupiłam sobie ozdoby do sklepu, także kto będzie u mnie, może zobaczyć już wiosenne girlandy, na których zawisną jakieś kwiaty, jakieś motyle, coś tam nowego będzie w wystroju. Także kochani, pomału zbliżamy się do końca. No i moi drodzy, tadam, tak to wyglądało. Powiem Wam, że dobrze się bawiłam, naprawdę dobrze się bawiłam, ponieważ rzadko chodzę, to bardzo się nie zmęczyłam. Jest to dla mnie dosyć męczące takie chodzenie po wielu sklepach. W każdym razie, jak widzieliście, sfilmowałam dużo rzeczy w Zarze przede wszystkim i od tego zacznę tutaj. Było tam naprawdę sporo rzeczy, które mi się podobały. Niestety wiele rzeczy, które mi się podobały, były w złych składach, więc tym bardziej możecie tutaj zobaczyć porównanie.
Moi drodzy, pokażę Wam tutaj kilka takich rzeczy, które można spokojnie powiedzieć, że mogą konkurować z Zarą. Były tam dosyć sporo kowboje. Były białe kowbojki, były ciemne kowbojki, no i oczywiście co? Stylizacja z kowbojkami i sukienką, o której mówiłam przy okazji kowbojek, bo była blisko. Taka sukienka szeroka, na lato, taka trochę w stylu koszulowym, ze wzorem, więc ja pokażę Wam moją sukienkę. Nie odwróciłam jej sobie, ale to nic, już odwrócimy. Moja sukienka jest z firmy Milk, bardzo lubię tą sukienkę. W ostatnich sezonach tego typu sukienki są bardzo, bardzo modne. Właśnie takie luźne, przewiewne. Często są one z wiskozy. No niestety, w sieciówkach też bardzo często są one z poliestru. I powiem Wam, że nie wiem, jaki skład miała tamta sukienka. Wyglądała na sukienkę z wiskozy, więc zakładam, że moja będzie mogła spokojnie z nią tutaj konkurować. Moja sukienka jest w taki wzór, już ją wiele razy widzieliście, ale teraz Wam zrobię taką specjalną stylówę właśnie z kowbojkami tutaj, bo te dwie rzeczy były blisko siebie i postanowiłam, że je zestawię. Kowbojki nadal święcą triumfy, więc jeżeli znajdziecie jakościowe kowbojki w lumpeksie, to Was bardzo namawiam. Oczywiście, że takie kowbojki, prawdziwe kowbojki, zobaczcie tutaj, które są oryginalne, robione w Ameryce, po prostu. To są prawdziwe, ręcznie szyte kowbojki, przepięknie wykonane detale wszystkie, bardzo, bardzo mocne. One są praktycznie niezniszczalne. Takie skórzane, prawdziwe kowbojki, no bardzo ciężko jest zajechać. To jak kupicie porządne, to naprawdę są na lata, na długie lata kowbojki. Ja już je mam kilka lat w swojej kolekcji, a nic nie widać po nich zniszczenia. Co prawda nie chodzę w nich codziennie, ale jednak mimo wszystko niektóre buty już na pewno by się znosiły. No i takie śliczne zawieszki mają też te kowbojki, więc będą też fajnie pasować kolorystycznie tutaj do tego stroju. Tak, no i właśnie taka sukienka do kowbojek. Ja tutaj włożę pasek do tej stylówy. Uważam, że to jest super, super fajna stylówa. Można do tego włożyć jakąś ramoneskę albo bluzę, którą Wam tu pokażę, która też się tam przewijała, też takie właśnie bluzy typu drwal, takie duże, oversize'owe, z takich sztywnych, grubych, trochę płaszczowych wręcz materiałów, też przez ostatnie sezony są bardzo modne, nadal są właśnie w Zarze, widzieliście tam przebitkę. No i tutaj na to sobie włożę tą bluzę. Będzie bardzo luźno, ale sukienka zostanie spięta paskiem, więc ta bluza jest w charakterze takiej bardziej kurtki. Mogłam też użyć mojej zamszowej bluzy cieniutkiej takiej, jeżeli będzie cieplejsza pogoda, bo wiecie, kowbojki to są buty na każdą pogodę w zasadzie, więc tutaj nie ma problemu, można je w lecie nosić. Co prawda te akurat są odrobinę ocieplane, ale nie futrem, tylko takim płótnem, więc tutaj też nie będzie jakoś masakry ze stopami. No i właśnie taka stylowa, no i oczywiście, że słuchajcie, to jest Milk Copenhagen, mega jakość ta sukienka, kowbojki też są prawdziwe, autentyczne, a nie żadne tam made by Zara. Także, no, myślę, że, nie wiem, dajcie znać koniecznie, co uważacie. Ja myślę, że spokojnie lumpeks tu wygrywa. I takich sukienek od zeszłego sezonu znalazłam kilka. Niektóre zostały sprzedane. Ostatnio była też taka długa, przepiękna sukienka z falbanami. Też została właśnie już sprzedana. Także naprawdę takich sukienek możecie w lumpeksach znaleźć. Pięknych, z lepszymi składami nieraz niż w sieciówkach, także zamiast kupować poliester w sieciówce, kochani, to poszukajcie z dobrym składem sukienek w lumpeksach, właśnie w takich modnych krojach i fasonach i w modnej kolorystyce, jakie są obecnie w sieciówkach. Nie ma problemu, słuchajcie, odwiedzicie kilka lumpeksów, jestem przekonana, że znajdziecie coś dla siebie. Także to była moja pierwsza propozycja. Sfilmowałam też w Zarze dresy. Podobały mi się te dresy, powiem Wam, że naprawdę spoko były te dresy. Oczywiście, że nie zamierzam kupować dresów w Zarze, bo ja zawsze szukam dresów w lumpeksie. No i były tam dresy i były takie adidasy w tym modnym takim kroju, takie chunky, czyli takie duże. No i oczywiście, co przypomnę Wam, adidasy z moich niedawnych zakupów, czyli te przepiękne moje w dodatku w środku skórzane buciki od Gadea. New Gel, nazywają się bardzo, bardzo wygodne. Właśnie tutaj w większości jest skórka, w środku całe skórzane, tutaj niektóre elementy u góry są skórzane. No i słuchajcie, już Wam pokazuję moje dresy od pseudo Gucci. Oczywiście to nie są dresy, prawdopodobnie to nie są dresy Gucci, chociaż metka jest naprawdę
tak zrobiona spoko, ale nie mają takich tych przeszyć, więc myślę, że to nie jest prawdziwy Gucci, ale jakość tak czy inaczej tych dresów jest na pewno dużo, dużo lepsza od tych z Zary i powiem Wam, że naprawdę one są bardzo grube. Zobaczcie, jaka tu jest gruba bawełna. Jak chodzi o wykonanie tych dresów, to wcale bym nie powiedziała, że to jest gorsze niż dresy Gucci, bo naprawdę są, zobaczcie, jakie porządne, grube materiały. I tutaj są te napisy Gucci. No i tak, takie czarne dresy, one są też takie właśnie bardziej pumpowate trochę niż takie zwykłe. Aczkolwiek bardziej, jeszcze podobniejsze do tych z Zary są moje różowe dresy z Umbro, które niedawno kupiłam i też są super, ale nie pasują do tych butów, więc tym razem pokazuję Wam te dresy do zwykłej podkoszulki, czarnej i białej. Także możecie sobie zobaczyć, jak fajne jakościowe dresy, już pomijam fakt, czy to jest podróba, czy nie, można kupić w Lumpeksie za naprawdę niewielkie pieniążki, bo te dresy kosztowały mi około 30 zł. Znaczy te spodnie dresowe, bo to nie jest cały dres. A do tego można sobie włożyć czy czarną, krótką bluzę, które też widzieliście tam w Zarze. Ja Was oczywiście nie namawiam, żebyście nie kupowali w Zarze, bo jak widzieliście, nawet bardzo fajne bluzy tam były. Mnie się bardzo podobały te bluzy z tymi twarzami, a do takich tego typu szerokich dresów raczej bym wybrała taką tą krótszą bluzę i też by to naprawdę fajnie wyglądało. Także można sobie dokupić oczywiście bluzę w sieciówce, jeżeli nie znajdziecie w Lumpeksie. Tymczasem jednak próbuję tu udowodnić, że rzeczy z Lumpeksu są super. Tak, moi drodzy, przechodzę dalej. Teraz pokazałam tam taką bluzkę z taką kryzą. Ona miała takie jakby takie plisy na tej kryzie, na tej falbanie tutaj. No i co, oczywiście była to bluzka całkowicie z poliestru. To już w ogóle pomijam, że bluzka taka, która ma być przewiewna, jest ze sztucznego materiału, więc będziecie się w niej pocić, no ale dobra, kto chce, to sobie kupi w Zarze. Tymczasem tutaj przebitka ze sklepu, którą dla Was nakręciłam, gdzie właśnie mamy przepiękną bluzkę markową z bawełny 100%, właśnie z taką kryzą i dodatku też w kolorze niebieskim, w bardzo modnym kroju, piękną, taką wiązaną kopertowo i słuchajcie, już nie będę nawet kręcić tu stylówy z tą bluzką, po prostu Wam pokazuję tą stylówkę, którą mamy na manekinie w sklepie. Fajna spódnica do tego, oczywiście, że taką bluzkę możecie ubrać do jeansów, do mom jeansów, do super by wyglądała, do jeansów w stylu takim dzwonowym, na pewno by się świetnie do tego sprawdziła, pasowałaby na lata 70. Także widzicie, jak świetną bluzkę kupiłam. No praktycznie jest to bluzka wyglądająca prawie identycznie jak ta z Zary, dużo lepszej jakości. Nie musiałam iść i wydawać 200 zł w sieciówce. Kochani, były tam całkiem fajne płaszcze w Zarze, co Wam pokazywałam. Nie będę już do tych płaszczy nawiązywać, ale to, co tam Wam mówiłam, że spodobał mi się ten komplet w stylu Chanel, shorty i dłuższa marynarka, nawet z całkiem niezłym składem, tam dużo bawełny było w składzie. Spodobało mi się to naprawdę, fajne to jest. Oczywiście ja nie będę kupować takiego kompletu, po pierwsze dosyć drogie to jest, po drugie nie wiem, czy często sprawdziłoby mi się ubranie z shortami, bo jednak wiecie, no na przykład na tak oficjalny styl to bym raczej do pracy poszła, a znowu shorty do pracy to średni pomysł według mnie, szczególnie jak się uczy w szkole w dużym stopniu. Ja Wam tu pokażę nowo kupiony przeze mnie, który będzie w holu, żakiet w takim stylu podobnym. On nie jest tutaj czarno-biały, ale jest właśnie taki dłuższy, dwurzędowy. A nie, przepraszam, a tak, dwurzędowy jak najbardziej i z super składem też. To jest akurat żakiet z H&M-u. Tym razem jest w szaro-białą pepitkę, nie w czarno-białą, nie jest to taka maxi pepitka, ale fajny skład. Będę Wam szczegółowo opisywać w filmiku z holem. 50% wiskozy, 50% bawełny, więc moim zdaniem naprawdę super skład jak na żakiet z H&M-u. Piękny, piękny żakiet, rozmiar XS. Zobaczycie tutaj mnie, no zresztą włożę Wam do tego, co mam, bo taki tego typu żakiet można nosić właśnie też do jeansów. No i tak wygląda.
i jak widzicie, można w sieciówce znaleźć bardzo modny, w super modnych trendach żakiecik z bardzo fajnym składem i wcale niedrogo, bo ten żakiet, co prawda, on był z nowej dostawy, ale nie zapłaciłam jakichś ogromnych pieniędzy za to. To było coś poniżej 40 zł, wydaje mi się. Moi drodzy, i jeszcze pokażę Wam drugą opcję. Kostium w pepitkę, tym razem w mniejszą pepitkę, 100% wełna marki Winsmore. Kiedyś pokazywałam Wam już ten kostium. To jest ten kostium firmy, którą prowadziła moja rodzina w Anglii. Takiej manufaktury, właśnie kostiumy produkowali, z przepięknym tutaj rozcięciem z boku. Bardzo fajny, jakościowy kostium, dosyć nowoczesny, bo jest bardzo klasyczny, bardzo prosty, taki wręcz trochę pudełkowy ten żakiet. Jest lekko tajlowany tylko, także naprawdę takie klasyczne zestawy, jeżeli są w super stanie, sprawdzą się na lata. Także naprawdę szukajcie, bo można znaleźć przepiękne rzeczy właśnie w second handzie, zamiast kupować w sieciówce i myśleć, że w second handzie są tylko niemodne rzeczy, wręcz przeciwnie, można znaleźć tak piękne rzeczy vintage, nawet rzeczy, które są bardzo stare, a które idealnie pasowują się i krojem, i kolorystyką w nowe trendy, jeżeli jesteście tymi trendami bardzo zainteresowani. Dobra, kochani, pokażę Wam tam jeszcze, pokażę Wam jeszcze koszulę, bo były tam takie crop koszule właśnie do jeansów. No i przy okazji jeansy, bo widzicie, mam tutaj na sobie, takie mam jeansy, które kupiłam w Lumpeksie nowe. I one są, to jest buchu, więc taka sieciowa, prawdziwa sieciowa, ale z Lumpeksu przynajmniej, więc z odzysku. No i te jeansy kupiłam właśnie, jak mówię, używane i tutaj na sobie mam do takiego ściągaczowego golfika, który też jest z Lumpeksu, jest z wiskozy. Uważam, że naprawdę jest super, a tych ściągaczowych rzeczy, jak sami widzieliście w tych przebitkach, było całe mnóstwo, więc uważam, że super, super zakup był ten golfik, on do wszystkiego pasuje. To jest taki basic, który naprawdę trzeba mieć. Także do wszystkiego, do spódnic, do sukienek, do... Ja to naprawdę, naprawdę z ręką na sercu noszę do wszystkiego absolutnie. I do tego tam było dużo właśnie takich krótkich koszul. I słuchajcie, teraz Wam dam eko wskazówkę. Zamiast kupować za grubą kasę takie super modne, krótkie koszule, kupcie zwykłą koszulę, czasem nawet na wyprzedaży za 2, za 5 zł można kupić jakościowe koszule męskie na przykład, ale niekoniecznie męskie, w second handzie właśnie i uciąć tą koszulę. Nawet opłaci się Wam kupić tanio koszulę, pójść do krawcowej i dać te 30 zł za skrócenie koszuli i mieć krop koszulę, jeżeli koniecznie chcecie taką koszulę mieć, a dobre męskie koszule na pewno będą Wam bardzo długo służyć, bo właśnie będą takie oversize'owe, no proste, a po ucięciu można je uciąć trochę asymetrycznie, z tyłu dłużej i wtedy ta koszula będzie miała jeszcze fajniejszy wygląd, także myślę, że to jest fajny myk i tutaj Lumpex przebija ceną i nieraz przebija też jakością, także absolutnie tak. Pokażę Wam teraz jeszcze bluzkę, która też będzie w następnym haulu, która nie będę się rozkliwiać teraz na nią, ale jest bardzo dobrej marki, to będzie niespodzianka w następnym haulu. Jest przepiękna, jest właśnie taka minimalistyczna, jest dosyć krótka, ale tutaj głównie chodzi mi o tą prostotę, że ten trend, te koszule są takie bardzo minimalistyczne. No i zobaczcie, taka prześliczna koszula z bawełny, bardzo dobrej firmy, to już w ogóle nie ma nawet porównania do sieciówki, ta akurat firma tej koszuli, no i uważam, że jest po prostu boska. I udało mi się niedawno właśnie upolować, opowiem Wam szczegółowo w następnym filmie. Natomiast przechodzimy teraz do następnego sklepu. Tam pokazywałam tam taką kurtkę w takie wzory wschodnie, jakby taka dywanowa trochę była. Ja oczywiście takich rzeczy znajduję całe mnóstwo, wiele razy je widzieliście, więc nie będę tu już pokazywać, bo trochę tych rzeczy też sprzedałam, nie mam wszystkiego, ale bardzo ta kurtka mi się podobała, niestety była 100% z poliestru. No i zapewniam Was, że znajdziecie podobne rzeczy w dużo lepszych składach w second handzie, więc też tutaj nie będę się specjalnie rozkliwiać. No i oczywiście mnóstwo wzorzystych sukienek. Już nawet powiem Wam, że tam było tyle rzeczy, że nawet nie filmowałam tego, bo wszędzie jest to samo. Tak naprawdę wszędzie jest to samo. Tam jakaś tam sukienka taka długa, falbaniasta jest, wzorzysta. I podobnie później poszłam do Half Price.
pierwszy raz zresztą, bo dopiero niedawno otworzyli u nas w Krakowie. Poszłam do Half Price i też tam były sukienki i też taką widzieliście w przebitce długą sukienkę we wzory z falban. No i teraz znowu będzie w holu. Nowa z metką, super modna, bardzo dobrej firmy sukienka. Ale pokazuję Wam, że po prostu nowiusieńką sukienkę kupiłam właśnie w tak super modnych trendach i dużo lepszej marki niż tam nawet była, chociaż tamta też była naprawdę spoko. Zobaczcie, jaka super zdobycz. I słuchajcie, o kilkadziesiąt złotych taka nowa sukienka kosztuje w second handzie. No nie ma co porównywać nawet do Half Price, bo tam co najmniej zapłacicie 200 zł za te sukienki, a niektóre firmy dużo więcej, więc taram! Uważam, że mega, mega zdobycz też. Też szczegółowo się Wam już pokażę w następnym filmie. O, jeszcze tutaj zapomniałam o jednej rzeczy. Miałam Wam pokazać ten szalik, on się pojawi też w stylówce z tą bluzą żółtą, taką koszulową, grubą. Takie szaliki właśnie też w Zarze były teraz. Ja oczywiście, że dorwałam ten szalik z super składem. Zobaczcie, jaki jest piękny w second handzie. Czyli kolejny plus. Idziemy dalej. Moi drodzy, teraz pokażę Wam coś, co widziałam, bardzo podobne rzeczy widziałam w Massimo Dutti. Było tam dużo tych granatowo-białych rzeczy i znowu przebitka ze sklepu z taką bluzką z ekstra składem też, która teraz jest w sklepie u nas. Jeansów do granatowych rurek, do granatowej spódnicy midi, takiej sportowej, super, super stylowa. I oczywiście za ułamek ceny tego, co w Massimo Dutti, bo wiecie, Massimo Dutti to już nie jest taka tania sieciówka, tylko taka droższa. Były też takie sweterki w takim stylu i tu Wam pokazuję również bardzo fajnej marki, sweterek z wiskozy, patrzcie jaki ładny, nowiutki, krop sweterek i naprawdę uważam, że jakością nie odbiega w ogóle od tych z Massimo Dutti. To jest też jakaś właśnie taka marka, której u nas nie ma. 60% wiskozy jest w tym swetrze. Naprawdę, naprawdę fajny sweterek. Ja Wam tutaj zmierzę do, tak na sportowo, do takiej sportowej spódniczki z Lacoste, ale mogłoby być właśnie do jeansów, do różnych, po prostu do bardzo, bardzo różnych rzeczy, do fajnej spódnicy ołówkowej, takiej do kolana, do pracy na przykład. Także, o, kolejna rzecz nie z sieciówki, tylko z second handu. Tak, moi drodzy, no i można by się długo jeszcze rozwodzić, bo naprawdę mnóstwo przykładów miałam dla Was, ale nie będę wszystkiego Wam tam podawać na tacy, bo sami idźcie i zobaczcie, co jest w sieciówkach i spróbujcie znaleźć sobie odpowiedniki z Lumpeksu, tak jak ja. Bo naprawdę dużo taniej, dużo więcej frajdy, satysfakcji, jeżeli znajdziemy lepszy skład, a taniej. Także zachęcam Was bardzo serdecznie, szukajcie nowych trendów w second handach i na Vinted. Słuchajcie, za jakieś tydzień, dwa będzie filmik o trendach na wiosnę z przykładami z second handu, oczywiście, że tak. Więc zapraszam Was już teraz na ten filmik i zobaczycie, tam też będę pokazywać Wam, jak super modne rzeczy w Lumpeksie kupiłam, które są właśnie najmodniejsze teraz wraz z wszystkimi stylówkami i możliwościami. Także zapraszam już teraz, zapraszam Was na haul lumpeksowy i oczywiście na live'y ze sklepu. Super modne rzeczy w nowych trendach są też u nas w sklepie, więc zapraszam na zakupy. Do zobaczenia, kochani, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, pomagam.